Posłuchajcie, co leci w Championie. Dobra, witam YouTube. Siemanko, Mateusz z Quacent Milk, kłaniam się nisko. Jesteśmy dzisiaj w Championie i robimy trening frontów. Zgodnie z obietnicą dzisiaj będzie trochę więcej o frontach. Dlaczego fronty są najlepszym ćwiczeniem, jakiego prawdopodobnie nie robisz? No i prawdopodobnie w ogóle nie słyszysz mnie przez tą muzykę, no ale napierdala, co zrobić? Dobra, oczywiście wróciłem dzisiaj o 2 w nocy z pracy, więc jestem wkurwiony i zmęczony i muszę się wyżalić swoją historią. Może kojarzycie z filmów tą ławkę. Ta ławka nie służy do ćwiczenia, ta ławka służy do stawiania na niej torby, telefonu, kluczyka, iPoda i kurwa sznurka urwanego od okna. Wracając do historii, którą musiałem przerwać. To jest ławka do... Nie, to nie jest ławka do ćwiczenia, to jest ławka do stawiania tutaj rzeczy, bo ćwiczenie brzucha, brzuszków nie ma sensu. Jeśli chcesz ćwiczyć brzuch, to musisz zastosować progressive overload, czyli zwiększanie obciążenia z treningu na trening. No nie możesz wiecznie progresować dokładając brzuszki, no musisz jednak obciążyć ten organizm, dlatego brzuszki są słabym ćwiczeniem. A oczywiście w Championie są 3 maszyny do robienia brzuszków, więc no takie jest życie, tak? 2 stojaki, 3 maszyny do robienia brzuszków. I kurwa, kładę tutaj torbę, kładę tutaj mój dobytek cały, który 10 lat zbierałem. I przychodzi typ, czy mogę tutaj ćwiczyć, kurwa, na tej ławce, czy mogę tu ćwiczyć? Nie masz innych ławek? Masz 3 kurwa ławki w Championie do robienia brzucha. Kurwa, nie może. Dobra, jestem zmęczony, więc będę marudzić. Idziemy robić fronty. Dobra, teraz pytanie. Jakie jest najlepsze ćwiczenie do mobility, do frontów? Zaraz je zobaczycie. Przy piosenkach niektórych, no i tak samo jest ze zdjęciami, które zdjęcia są szczególnie dla nas ważne. I takie zdjęcie poproszę na sk.pl, ukośnik bijemy rekord. Tam rzucacie zdjęcia, z którymi wiążą się... Czyżby to były fronty? Dobra, i z jednej strony to jest żart, no bo niby wiadomo, potrzebujemy tam coś tam rozciągnąć, trochę się pobawić, ale prawda jest taka, że tak naprawdę jeśli chcesz robić fronty, to musisz robić więcej frontów. Jeśli nie, no jak przychodzisz pierwszy raz na siłownię, to nie zakładasz 100 kg na te fronty, tylko zakładasz sobie sztangę i próbujesz nią nawet ustać. Nie chodzi o to, żeby robić fronty, tylko chodzi o to, żeby wziąć sztangę i z nią stać. Możesz założyć na sztangę, możesz nic nie zakładać, możesz założyć 60 kg na sztangę i wystarczy tylko, żeby z nią stać i aktywnie starać się popychać łokcie do góry. To tak naprawdę wystarczy na początek. No bo możesz rozciągać w nieskończoność, stosować jakieś gumy, rolowania, ale to i tak nic ci nie da, jeśli nie przełożysz tej wiedzy na praktykę i jeśli będziesz bał się robić fronty, dopóki nagle nie obudzisz się rano i nie będziesz miał zajebistej techniki. Bo tak się nie da, nigdy nie będziesz miał zajebistej techniki. I oczywiście nie musisz wypieprzać też highbara z akcji. Oczywiście highbar robisz, przysiady highbar, czyli ze sztangą z tyłu robisz cały czas, ale albo przed treningiem, albo na rozgrzewkę, albo po treningu zakładasz sobie tą sztangę i robisz z nią fronty. Możesz nawet nie robić frontu, tylko po prostu stać z nią i pchać łokcie do góry i to na początek wystarczy. Dobra, 100 kilo zrobione. Teraz pytanie do was, czemu fronty są zajebiste? Czemu fronty są najlepszym ćwiczeniem, którego nie robicie? I odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, wyłapują wszystkie wady. Tak naprawdę są świetnym ćwiczeniem korekcyjnym. Możesz robić high bar w nieskończoność, low bar w nieskończoność. I nawet z chujową techniką, ze słabą głębokością, z pochylaniem się i z wyciąganiem tego ciężaru tylko i wyłącznie z pleców. Abstrahując od tego, że niektórzy ludzie po prostu tak robią, bo tak są zbudowani. Możesz i tak robić, kurwa, złapało mnie zadyszka po 5 razy 100, więc całkiem nieźle, nie? I tak możesz robić high bar w nieskończoność z chujową techniką, ale jeśli podchodzisz do frontów, to od razu wiesz, że coś jest nie tak. Od razu wyłapujesz, że masz problem z barkami, problemem z thoracic extension, czyli z wyprostem odcinka piersiowego kręgosłupa. Od razu wyłapujesz, że masz problem z nadgarstkami czy z czymś innym. Tak samo z dorsiflexją łydki, czyli z tym ruchem o takim. I wszystko jasne. Drugim takim ćwiczeniem jest przysiad ze sztangą nad głową, czyli overhead squat. Tylko ten przysiad z kolei w ogóle nie buduje masy, ponieważ ciężar, którego używasz, jest za mały. Więc front squat, czyli przysiad ze sztangą z przodu, to jest takim idealnym połączeniem pomiędzy tym, co dobre na masę, czyli high bar, i tym, co dobre na taką szeroko pojętą funkcjonalność, czyli overhead squat. Czyli tak naprawdę win-win.
wkładamy 140. Oczywiście, jak widzicie, to nie jest 140, to jest jakiś żart. Dobra, druga rzecz. Fronty są tak samo dobre na masę, jak inne przysiady. No do pewnego stopnia. Aktywacja mięśni, oczywiście aktywacja mięśni to nie wszystko, ale aktywacja mięśni zarówno czworogłowych, jak i pośladków jest praktycznie identyczna, zarówno jeśli chodzi o przysiady high bar, low bar, jak i przysiady ze sztangą z przodu. I oczywiście dwugłowe nie pracują w przysiadzie, już to podkreślałem parę razy, ale jakby coś, jakby ktoś nie oglądał, dwugłowe nie, dwugłowe i są inne ćwiczenia, nie przysiad. Tylko że fronty mają tą jedną magiczną cechę, że bardzo mocno obciążają prostowniki grzbietu, ponieważ jeśli nie masz siły, kurwa, nie wiem jak to zrobić. Okej, sytuacja jest prosta. W momencie, kiedy jesteś na dole, powinieneś mieć w miarę prostą pozycję, ale jednak, no wiadomo, świat nie jest idealny, nie będziesz taki miał. Jeśli się prostujesz, jeśli jesteś w tej pozycji i jest za ciężko, to wtedy automatycznie pochylasz się trochę do przodu. Garbisz się. Zamiast trzymać idealnie prosty kręgosłup, garbisz się i sztanga chce ci uciec do przodu. I właśnie ten ruch, to garbienie się, to jest bardzo mocny nacisk na prostowniki góry grzbietu. I z tego względu właśnie fronty nie będą tak bardzo dobrym ćwiczeniem na czwóry, z tego względu, że po prostu no, będzie pewien limit, który możesz udźwignąć. Nie będziesz mógł przetrenować tych czwórek w 100%, ponieważ głównym czynnikiem, który będzie cię limitować, będą właśnie te prostowniki. Przez co, jeśli masz problem z garbieniem się, przypuśćmy w martwym ciągu czy przy innych ćwiczeniach, to tutaj właśnie fronty bardzo pomogą. Ale uwierzcie mi, że tak naprawdę ta różnica, która nas limituje, to zaangażowanie czwórek, nie jest niczym wielkim i z tego względu, no, jeśli masz problem z robieniem zwykłych przysiadów, a czujesz się komfortowo robiąc fronty, to równie dobrze możesz robić fronty całe życie i też nic na tym nie stracisz. Dobra, w związku z tym, że 140 to czas pyknąć sobie trochę magnezji, jedziemy z tematem. 260 zł. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Oferta ważna do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów. Dołącz do sieci numer 1 Orange. I jak? Dowieziecie? Dowieziemy! Teraz darmowa dostawa. Weekend w Kauflandzie. Mleko łowickie 3% i... 15. Coś tam ćwiczy. A, no i wracając, fajnie by było, gdyby fronty nie były jednak twoim jedynym ćwiczeniem na poślady i żebyś robił jeszcze jakieś ćwiczenie, w których poślad jest najbardziej zaangażowany w skróconej pozycji, czyli przykładowo hip thrusty. Dobra, zadyszka wcale nie jest pod kamerę. 10 minut przerwy for life. No i teraz czas założyć sleevesy. Dobra, to jest... Co to jest w ogóle? To jest firmy Hook Grip, store.hookgrip.com albo store.averagebros.com. Możecie kupić z Polski, możecie kupić tańsze, możecie kupić droższe. Tylko pamiętajcie, że takie sleevesy z Decathlona z reguły nadają się do biegania. Czyli ok, ogrzewają staw, jest wszystko fajnie. No tylko, że nie będą takie elastyczne i takie sztywne. Więc jeśli chcecie coś, co trochę bardziej wam ochroni ten staw i może tak ochrona i tak nie jest jakaś wielka, no to polecam jednak zainwestować. I wbrew opiniom, to wcale nie dodaje dużo do przysiadu, tylko i wyłącznie komfort. I jak coś, paski mam z tej samej firmy. Kolejna bardzo ważna kwestia jest taka, że fronty są bardzo dobrym ćwiczeniem na wzmocnienie startu martwego ciągu. Ponieważ również jeśli twoim najtrudniejszym punktem w martwym ciągu jest start i od razu przy starcie garbisz się, tracisz pozycję, to bardzo fajnym ćwiczeniem będą pauzowane fronty, które spowodują to, że trochę wzmocnią ci górę pleców, trochę wzmocnią ci stabilność, no i trochę poprawią breathing patterns. Co kurwa jestem, że nie umiem po polsku mówić. Poprawią to, jak oddychasz, tak? Bo no jednak w martwym ciągu każdy jakoś się spina naturalnie, mniej lub bardziej. A jednak fronty tak cię przygniatają, tak powodują to, że się dusisz, wgniatają ci w ogóle. Czasami jest tak, że sztanga wgniata ci się w tchawicę i chcesz po prostu umrzeć. No i takie fronty są bardzo dobrym ćwiczeniem na zachowanie po prostu spięcia przez cały ruch. Nawet nie trzeba założyć pasa, żeby coś się działo.
No i jak wiadomo, martwy ciąg zaczynasz z martwego punktu, czyli musisz wygenerować energię bez żadnego wcześniejszego rozciągnięcia mięśni, jak w przysiadzie. No, czyli jednak musisz nauczyć się generować tą energię w jak najkrótszym czasie. I może przysiady nie są do tego idealne, bo wiadomo, że zawsze musisz się odbić, zanim wstajesz, ale przysiady pauzowane właśnie pomogą ci nabrać trochę tej pewności na samym dole, trochę tej pewności, jeśli chodzi o sam początek ruchu, tą najbardziej niewygodną dla nas pozycję, no co powinno się też przełożyć na martwy ciąg. Pamiętajcie, żeby przed serią frontów obsypać się z każdej strony magnezją, bo to wam na pewno bardzo pomoże. Przynajmniej będziecie wyglądali, jakbyście coś ćwiczyli, nie? I zobaczcie, mam główną serię, nie mogę założyć słuchawek, bo mi się spierdolą, ponieważ trzymam iPoda tutaj, jeśli go trzymam w spodniach, no to tym bardziej urywają mi się trochę słuchawki. I teraz zobaczcie, muszę wykonać główną serię do tej muzyki. Jestem kurwa jakieś jaja. Co kurwa, za dużo merytoryki? Kurwa, wojna o życie. Dobra, czas sprostować to robienie z siebie debila. No sytuacja wygląda tak, że jestem dzisiaj kompletnie sam. Piotrek mnie zostawił, ponieważ pewnie znowu poszedł się najebać. Nikogo nie ma, Sebastiana nie ma, warszawskich koksów nie ma. Jestem tutaj sam i walczę o przetrwanie. Podczas kiedy ty, ulana... Dobra, żartuję. Dobra, żeby nie było, że ten film jest robieniem cały czas siebie debila, jeden mały tip na fronty. Jeśli nie masz siły, jeśli czujesz, że się zapadasz, pochylasz się do przodu, to zamiast jakoś, nie wiem, walczyć o przetrwanie tutaj, naciskać, to staraj się wbić tak jakby biodra pod sztangę, żeby biodra były, jeśli tu jest sztanga, pokażę. Sytuacja wygląda tak, że jeśli jesteś w tej niekorzystnej pozycji tutaj, buja cię do przodu, to zamiast starać się jakoś walczyć tutaj, co i tak cię bujnie do przodu, starać się dać dupę pod sztangę. To automatycznie prostuje ci plecy, a tak naprawdę nie zmienia wysokości sztangi. Ona nie idzie do góry, tylko że twoja dupa zamiast być gdzieś tutaj, ona się wsuwa, idzie trochę pod sztangę. I to powoduje to, że masz prosty kręgosłup, no w miarę prosty, trochę ci się prostuje, więc możesz bardziej efektywnie przekazać siłę z czworogłowych do sztangi. Dzięki temu jesteś w stanie zrobić to powtórzenie, zamiast się zesrać. Tyle w temacie, robimy drugą serię. Dobra, teraz było ciężko, ale teraz właśnie widzieliście, o co mi chodzi z tym wsuwaniem się bioder. Zatrzymałem się i zamiast umrzeć, zamiast się wypieprzyć do przodu, wsunąłem trochę biodra i uratowałem się. Dobra, przyszedł saker, więc może trochę rozkręci ten melanż. I sytuacja wygląda tak, zrobiłem dwie serie po 350 kg, jeszcze bez pasa, ponieważ nie potrzebuję. I teraz zamierzam zrobić 3 serie pauzowane, albo 4, albo 5. Poprzednio widzieliście, jak zrobiłem 4. Może uda się tym razem 5. Jak nie, to nie ma spiny, odkładam i się nie przejmuję. I robię kiedyś, za tydzień może zrobię, tak? Saker dzisiaj pewnie tylko jest zły. Sickness is rising. Don't try to deny what you feel. Will you give it to me? It seems that all that was good has died and is decaying.
Zobaczcie, co się dzieje. Kurwiany rob. Dobra, kolejna kwestia jest taka, że być może zauważyliście, że żadnych przysiadów nie zaczynam. O tak, nie zaczynam od chamskiego wyprostu dupy. Ponieważ uważam, że o wiele ładniej można ten przysiad wykonać, o wiele płynniej, robiąc tak zwane drop your balls between your feet. Czyli starasz się, żeby jaja były idealnie między stopami. Nie starasz się iść do tyłu dupą, tylko starasz się jednocześnie ugiąć i dupę, i kolana. Oczywiście nie chcesz też wypuścić samych kolan do przodu. Zrobić czegoś takiego, bo wtedy przesuniesz ciężar na kolana i będzie to po prostu niebezpieczne. Ale jeśli nie sprawia ci do bólu, to jednak polecam robić przysiady właśnie tak, zamiast robić ich tak. Jeśli widać różnicę z tej perspektywy. No i czemu ma to służyć? Jeśli się pochylisz bardzo mocno do tyłu na samym początku, to prawdopodobnie twój przysiad nie będzie taki głęboki, z prostego względu, że nie będziesz miał kolan wysuniętych tak bardzo przez palce, przed palce i nie będziesz mógł wykazać się tak zajebistą dorsifleksją. Kolejna kwestia. Przysiad jest wtedy bardziej pionowy, bardziej angażuje czwóry. Być może to nie jest najlepsze podejście pod trójbój, ponieważ z reguły schodząc niżej i angażując bardziej dupsko i plecy, jesteś w stanie wycisnąć trochę większy ciężar. Ale no jednak dla ogólnej hipertrofii, dla ogólnego rozwoju sprawności lepiej schodzić bardziej pionowo i być bardziej pionowo, jeśli tylko potrafisz. Dlatego właśnie mam buty ciężarowe. Zaleta frontów jest taka, że przy frontach nie ma aż tak dużego podwijania miednicy, czyli batwingu. To jest kolejna zaleta zaczynania przysiadu właśnie od kolan, a nie od bioder. Ponieważ jeśli za bardzo zaczynasz od bioder, wtedy nie będziesz mógł wysunąć kolana tak bardzo przed palce, czyli będziesz limitował swoją głębokość, ponieważ ciało szuka głębokości gdzie indziej, jeśli jej nie może znaleźć. Dorsiflexii to znajdzie ją właśnie garbiąc się i podwijając dupę. A właśnie we frontach sytuacja wygląda tak, że w związku z tym, że jesteś w stanie być pionowo, jest to idealny przysiad dla ludzi z problemami z batwingiem, pod warunkiem, że są na tyle mobilni tutaj, że mogą go zrobić. Kolejną taką mini zaletą frontów nad konwencjonalnymi przysiadami jest fakt, że możemy podnieść mniejszy ciężar. Pomyślicie, jaka to jest zaleta, przecież z reguły to jest wada. Dlatego właśnie używamy sztanka, nie hantli, ani nie przerzucamy worków ziemniaków, ponieważ chcemy udźwignąć jak największy ciężar. Ale z drugiej strony, fronty przez to, że podnosimy w nich trochę mniejszy ciężar, są trochę bezpieczniejsze dla układu nerwowego, czyli możemy je częściej robić blisko upadku, możemy je ogólnie częściej robić ciężej, możemy częściej na nich maksować, ponieważ nie odbije się to tak negatywnie na naszym układzie nerwowym i nie będziemy tak przemęczeni. No i to ogólnie sprawia, że fronty są bardzo fajnym wyborem, jeśli chcesz robić coś takiego jak squat everyday czy Bulgarian Method, czyli po prostu robienie przysiadów codziennie do jakiegoś daily maxa, albo po prostu codziennie, tak? Tutaj fronty sprawdzą się o wiele lepiej, będziesz mógł wykonać na nich o wiele większą objętość, ponieważ z reguły high bar będzie trochę bardziej męczył układ nerwowy, bardziej męczył dół pleców, które z reguły regeneruje się trochę dłużej i ogólnie będziesz czuł się trochę mniej zamulony. Za sekundę ostatnia seria, 5 serii frontów, idę do domu. Trening dzisiaj jest taki krótki, właśnie dlatego, że wróciłem w nocy z pracy, wyspałem się, zjadłem, przyszedłem na siłownię i zaraz znowu idę do pracy. Z tego względu nie mam czasu za bardzo, żeby jeszcze porobić martwy, bo normalnie po 5 seriach siadów wykonywałbym jakiś ciężki martwy ciąg sumo, dzisiaj wypada. Ostatnio włączyłem do treningu trochę więcej klasyka, żeby nie być już team sumo, żeby trochę powalczyć też w klasyku, no bo trochę głupio, jeśli umiem podnieść, no tak docelowo, że jeśli będę mógł umieć podnieść 260 w sumo, a nie móc podnieść nawet 220 w klasyku, no to byłoby trochę żenujące. Więc dlatego włączyłem trochę klasyk, ostatnio było 5 serii po 3 na 200, co było dosyć lekkie, taka dynamika. Zaraz robię ostatnią serię i spierdalam. Oh, wow. Get up, come on, get down.
Było groźnie, ale zostało wykonane. Dwie serie, 3 powtórzenia, 150 kg. 3 serie, 5 powtórzeń, 135 kg, pauzowane. Na koniec kwestia informacyjna. Było trochę pytań o to, żebym robił więcej materiałów z treningu na YouTubie. Jeśli jeszcze nie sprawdzacie mojego Facebooka, zajrzyjcie na Face'a Squats and Milk. Tam staram się co najmniej 2-3 razy w tygodniu wrzucać jakiś footage z treningu. Jakaś jedna najlepsza seria czy coś takiego. Do tego z reguły piszę, jak wyglądał mój cały dzień treningowy. Nie podaję swojego planu, ponieważ mój plan się zmienia. Nie mam go nigdzie zapisanego. I czasami zmieniam delikatnie różne ćwiczenia albo ilość powtórzeń wedle tego, co potrzebuję. I nie chciałbym, żeby ktoś się sugerował gotową rozpiską, ponieważ wiem, że jakby była taka rozpiska w internecie, to przyszłoby ileś osób, zaczęło robić dokładnie ten sam plan, który ja. I po prostu go powtarzać i niekoniecznie mógłby przynosić wtedy efekty. Ponieważ plan, który jest dobry dla osoby, która ćwiczy tak jak ja 3,5 roku, prawie 4, nie będzie idealny dla osoby, która trenuje rok, 2 lata albo 10 lat. No i z tego względu, jeśli chcesz mieć dobry plan, plan skierowany do ciebie, jeśli jesteś początkujący, polecam sprawdzić FBW Sakera. Jeśli jesteś średnio zaawansowany, może być to 5-3-1, może być to Juggernaut Method, może być to Candido 6 Week Training, możesz też napisać do mnie na PW. No i to by było na tyle. Jeśli się podobało, daj łapę w górę. Jeśli chcesz więcej materiałów o frontach, być może coś o mobilności, nie cierpię nagrywać o mobilności, ponieważ to jest po prostu nudne, ale wiem, że paru osobom może to pomóc, to możesz napisać w komentarzu. No i co? I do następnego. Pozdro! Coś tam. No i właśnie widzicie, co leci w czempionie, jak się trenuje, tak? Pozdro!